Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry Wam. Także tak, tak jak Pani Iza zdążyła tutaj zaanonsować. Ja nazywam się Marcin Bikman. Jestem z firmy EY Global Delivery Services. Pracuję we Wrocławiu. No a dzisiaj prowadzę to z Wami, z wami to spotkanie z Wrocławia. Co zawsze mnie niezmiernie cieszy przy tego typu okazjach, że mogę poczuć się trochę młodszy, rozmawiając z wami i też prezentując się, bardziej wspomnieć o moich jeszcze przygodach szkolnych, a nie odnosząc się tylko do dzisiejszej drogi zawodowej. Także ja też chodziłem do szkoły, chodziłem do, do podstawówki w Warszawie, no, numer 133 miała. Później chodziłem do 17. Liceum w Warszawie, do Modrzewskiego, gdzie miałem fakultety matema matematyczny i historyczny. Taka nietypowa mieszanka, jeśli chodzi o profil. O profil. Mogliśmy wybierać dowolne kombinacje przedmiotów, to było bardzo, bardzo fajne w tamtych czasach. Chodziłem jeszcze, tak jak wy teraz, podejrzewam, że wszyscy, którzy jesteście na tym spotkaniu, tak, bo już nie ma, już jest po prawda, wstecznej reformie, więc tak jak wy, ja chodziłem jeszcze do 8 plus 4, a nie tak jak moje dzieci, do 6 plus 3 plus 3. Także, także to, to, to nas powiedzmy tutaj łączy. I tak, i studiowałem matematykę na Politechnice Warszawskiej, to matematyka, specjalizacja finansów i ubezpieczenia, dlatego na temat inflacji mam coś do powiedzenia. Chociaż nie jestem może takim finansistą jak ludzie po sg i w pewnym momencie zdecydowałem się też na drugie studia na psychologię na UKSW w Warszawie. Także dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch tytułów magistra. I to tyle na mój temat. Także postaram się Wam opowiedzieć o inflacji w taki sposób jasny i zrozumiały i taki, jak to właśnie ja bym próbował wytłumaczyć, jeszcze jakiś czas temu wytłumaczyć moim dzieciom, właśnie wspominałem o dzieciach. Moje dzieci też już tak do końca młode nie są, bo mają 16 i 18 lat, także córka już studiuje architekturę, syn jest w liceum we Wrocławiu, także całe moje życie też. Z Warszawy się przeniosło do Wrocławia. Także zacznijmy od tego w ogóle, żeby mówić o inflacji, musimy zrozumieć, jak, co to jest pieniądz, ile jest wart w ogóle pieniądz, bo, 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 bo do tego się odnosi inflacja, tak? Jak później się przekonacie, inflacja to tak naprawdę jest utrata wartości pieniądza, natomiast trzeba poznać tutaj to tło. I znamy różne rodzaje pieniądza, prawda? Takie pieniądze też znacie. Graliście w Monopol, czy tam jest eurobiznes jakieś tego typu odmiany. Także jak się dobrze zastanowicie, to i nie wiem, możecie też na czacie, ja będę też patrzył na czacie, jeżeli jest tutaj jakaś interakcja, to z chęcią możemy ją nawiązać. Także czy, czy taki pieniądz ma jakąś wartość? No dobrze, w, w pewnym... No, to tutaj właśnie nie. No... Tak, formalnie można powiedzieć, że nie ma wartości, ale to też jest, zależnie jak podejdziemy do tej definicji. Dlatego, że pieniądz, taki pieniądz, jak my mamy w portfelu, też można powiedzieć, że jest kawałkiem papieru. To też jest tutaj kawałek papieru. I dzień dobry do Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. To tutaj już te cyferki rzymskie 44, czytam także miło was poznać. Także tak, ten pieniądz, to wszystko zależy od definicji, to zależy od tego, od pewnej umowy społecznej, prawda? bo społeczeństwo, państwo umawia się, że te pieniądze, które mamy w kieszeni na co dzień, że mają jakąś wartość i, i, i mają wartość. Ludzie w kontekście społecznym wymieniają te pieniądze na towary i żyjemy w ten sposób. Tak samo można jednak przyjąć i się upierać, że te pieniądze, które teraz widzimy na ekranie, też mają wartość, bo w grze Monopol, w której się umawiamy, mają też wartość i przecież wszyscy chcą tę grę wygrać i mieć jak najwięcej tych pieniędzy, a te pieniądze wymieniają na te plastikowe domki, które tam występują i, i ewentualnie zaciągają kredyty i tak dalej. Także to ten, ten pieniądz też ma wartość. Oczywiście Znamy też inne formy pieniądza. co tu robi moja prezentacja? O, prawda, to jest powszechnie nam znana forma pieniądza. I jeszcze znamy też inne pieniądze, które mamy blisko siebie. I teraz, co tak naprawdę te wszystkie pieniądze łączy? Albo jakie cechy mają te pieniądze? Otóż, każde z tych pieniędzy mają swojego emitenta. Ktoś emituje te pieniądze i nawet jak popatrzycie z bliska na banknot, który wyjmiecie z kieszeni, tam będzie napisane, na polskich banknotach będzie napisane, że emitentem jest Narodowy Bank Polski. Jak popatrzycie na, na euro, to tutaj sytuacja się robi trochę bardziej skomplikowana, dlatego że emitentem euro są różne instytucje i możecie to poznać po, po monetach euro. Które są emitowane w różnych krajach. Dlatego z jednej strony monety euro wyglądają zawsze tak samo, z drugiej strony monety euro mają charakterystyczne symbole krajowe. Także euro ma wielu emitentów, złotówka ma i inne waluty krajowe mają tylko jednego emitenta. Natomiast gra Monopol też ma emitenta, można powiedzieć, czyli, czyli tego producenta gry, który to dostarcza. Teraz. Um, właśnie w większości przypadków emitentem jest bank centralny. Tak jest przy złotówkach. Natomiast no przy euro jest to trochę inaczej, bo jest wielu emitentów, natomiast też jest bank centralny dla euro i to jest Europejski Bank Centralny. Tak samo jak Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym. I dlaczego jest to ważne dla pieniądza? Bo emitent to jest ten, kto drukuje pieniądze. Natomiast bank centralny zarządza całą polityką pieniężną. I to właśnie dzięki. Takim, a nie innym posunięciom banku ten pieniądz ma większą wartość albo mniejszą wartość. I to właśnie bank centralny, jego zadaniem, zadaniem Narodowego Banku Polskiego jest prowadzić taką politykę, żeby złotówka miała odpowiednią wartość, która będzie pasowała do warunków gospodarczych. Oczywiście te instrumenty Narodowego Banku Polskiego nie są. Nieskończone. Narodowy nie, nie, Bank Polski nie może zdecydować, że jutro złotówka kosztuje, jest równa jednemu euro, albo że jutro euro kosztuje 10 złotych. To, to się nie da. Oni nie mają na to siły. W tym rządzi tak zwana, niekiedy ironicznie, niewidzialna ręka rynku. Natomiast oni mają pewne siły wpływu. I to jest kluczowe znaczenie, właśnie, żeby, że oni współkształtują wartość złotówki. I oczywiście, dlaczego oni to robią? Na zlecenie państwa, albo jednego państwa, jak w przypadku gotówki, albo wielu państw, w przypadku tych państw, gdzie jest euro. Teraz tak. Czy pieniądze zawsze były w tej formie, w tej formie papierowej, albo też odzwierciedlone teraz na kartach płatniczych? Nie. One nie zawsze tak wyglądały. Nie zawsze były papierowe i z takiego jednak no, bezwartościowego metalu. Kiedyś były to pieniądze z metali szlachetnych, dlatego że um, nie panowało takie przekonanie. Dlaczego my wierzymy, że złotówka, na przykład złotówka, teraz ma jakąś wartość? Dlatego, że wierzymy w ten system monetarny, dlatego, że wierzymy w to państwo, które emituje te pieniądze. I e, no, ta wiara jest powszechna, państwa są stabilne i mają wtedy stabilne waluty. Natomiast kiedyś tak nie było, dlatego ludzie wierzyli tylko w to, co były złote monety albo srebrne monety. Czyli to był konkretny kruszec I, i tylko to miało wartość dla ludzi. Natomiast co po pieniądzach będzie takich rozumianych przez nas, albo co już jest tak naprawdę, to jest kryptowaluta. Kryptowaluta, w to, to nie będę w tej chwili za bardzo wnikał, też to nie jest tematem naszego spotkania. Natomiast kryptowaluty zasadniczo zachowują się podobnie do zwykłych walut, jeśli chodzi o inflację, więc to, co będziemy dalej mówili o inflacji, ma, ma wpływ na kryptowalutę. Natomiast jest po kryptowalutach jeszcze bardziej widać, że one są zależne od tego, co ludzie sobie ustalili. Bo to ktoś wymyślił kryptowaluty i ktoś ustalił, że to ma jakąś wartość i to, że te kryptowaluty są one nie są tak jak kiedyś były to kruszce, one nie kryptowaluta Bitcoin nie ma żadnej wartości jako takiej. Ona jest tylko tak naprawdę zużytą spaloną energią. Dlatego to ludzie się umawiają, że ona ma jakąś wartość. Natomiast to, co jest jej wadą, w przeciwieństwie do tych zwykłych walut, takich jak złotówka, euro, dolar, o jakiejkolwiek nie pomyślicie, za kryptowalutą nie stoją żadne silne państwa. Więc niektórzy to uważają, że to jest dobre, bo jest to bardziej niezależne od systemu państwowego. No, niektórzy uważają, że to jest właśnie wada. Ja uważam, że trzeba być na pewno ostrożnym. Zresztą tak jak przy walutach też. E, dobrze, teraz tak. E, powoli idziemy w kierunku wartości i ceny, bo już wiemy troszkę o pieniądzach, to teraz, to teraz trochę o rynku i o tej niewidzialnej ręce rynku. Jak spojrzycie na taki na, na, tutaj na ten rysunek i zapytam Was, które, który z tych produktów jest więcej wart? To Myślę, że odpowiedź będzie dosyć jednoznaczna. Chyba, że, chyba, że ktoś chce tutaj podjąć jakąś dyskusję, to, to zapraszam. Ale myślę, że każdy jest w stanie powiedzieć, że jeżeli będzie miał w ręku 100 złotych, no to bez wahania za te 100 złotych kupi rower. No, a nie kupi pizzy, jeżeli będzie miał wybór, tak? Także tak, to, to, to nie ma, wątpli, to, to nie ma tej wątpliwości, żadnej wątpliwości, że dla nas taką to ma w tej chwili wartość. Natomiast jeżeli troszeczkę zmienimy warunki, czyli nadal mamy 100 zł, tylko że wylądowaliśmy na bezludnej wyspie. Piękna okolica, no, marzenie. Tylko że wylądowaliśmy na bezludnej wyspie i siedzimy tam i jesteśmy. Tylko we dwójkę, tak jak na tym zdjęciu widać. Siedzimy tam już trzy dni, jesteśmy głodni, jesteśmy spragnieni. E powiedzmy, że mamy coś do picia e tutaj w tej zieleni jeszcze, ale nie mamy co jeść. Mamy cały czas 100 zł w kieszeni. I pojawia się ktoś na motorówce i przywozi nam rower albo pizzę. Znaczy nie albo, tylko przywozi to i to. I mówi, cena za pizzę jest 100 zł, cena za rower jest 100 zł. I wiecie, że on was nie zabierze tą motorówką. To co kupicie za te 100 zł? Myślę, że znowu rozsądek nakazuje, że wybierzecie pizzę. Tak? I kupicie pizzę za 100 zł. Pojawia się w tym momencie pytanie o wartość tych produktów, a co za tym idzie, też wartość, tak naprawdę, pieniądza. Bo wcześniej powiedzieliście, że. I pomyśleliście, że to rower jest więcej wart, i że na pewno kupicie rower za 100 zł, to jest wręcz okazyjna cena, no a na pewno nie weźmiecie pizzy za 100 zł. Natomiast to zmienia się razem z warunkami, w, się, w których się znajdujecie. I w tym przypadku bez wahania wydacie 100 zł na, na, tą, na tą pizzę, a na rower nie będziecie w ogóle się i patrzeć. Bo ta wyspa jest tak mała, że ten rower wam zupełnie nic nie pomoże. Dlatego. Jest takie zasadnicze prawo rynku. Towar jest tyle wart, ile kupujących chce za niego zapłacić w danym momencie. Zaraz też zrozumiecie, dlaczego ta wartość towaru jest związana z, inflacją, z naszym głównym tematem, czyli z inflacją, bo wartość towaru ma związek też z wartością pieniądza. Dobrze. Teraz tak. Przejdźmy już do zasadniczego tematu naszego spotkania, czyli do tej sławnej inflacji. Otóż inflacja to jest tak naprawdę jest mierzona zmianą cen. I inflacja ma też swoje przeciwieństwo, które rzadko występuje, ale się zdarza. I może w tym razie ktoś się trafi, kto napisze na czacie, jakie jest przeciwieństwo inflacji? Dobra. To w tym razie Wam powiem. O, bardzo dobrze, dziękuję pani Izo i administratorowi. Tak, to przeciwieństwo inflacji to jest deflacja. Zdarza się w praktyce rzadko i nie jest do końca też pożądanym mechanizmem na rynku, ale zaraz przekonacie się, że występowało nawet dosyć niedawno. Także tak, więc pomówmy dalej o inflacji. I jakie są przyczyny inflacji? A później zobaczymy, jak to wyglądało też w niedawnej historii. Także to, to tutaj pojawiają się teraz takie bardzo mądre po, pojęcia. Natomiast ja te mądre pojęcia postaram się przetłumaczyć na proste słowa i Wam to przybliżyć może do takiej sytuacji, właśnie jak na tej wyspie, gdzie to łatwiej sobie wyobrazić na podstawie małej grupy wzrost zagregowanego popytu konsumentów w gospodarce. Sprawa wygląda w ten sposób. Załóżmy, że na tej wyspie jesteście wy i jest jeszcze inna osoba. Wy macie 100 zł, ta inna osoba ma 150 zł. No i ona chce kupić pizzę, wy chcecie kupić pizzę. I ten sprzedawca no w zasadzie ma dwa wyjścia, tak? Albo sprzeda, nie wiem, jakieś, jakoś proporcjonalnie tą pizzę. Albo, y, y, albo sprzeda po prostu temu, kto więcej daje. Natomiast nagle w tym momencie, jak się pojawia ta druga osoba w grze, która chce kupić, jest również e, z, e, zdesperowana, żeby zjeść pizzę, to nagle wartość tej pizzy na tej wyspie ze 100 zł, co wyście dal, e, proponowali, rośnie do 150 zł, a nawet jak sprzedawca jest sprytny i podzieli pizzę na kawałki, to okaże się, że ta pizza się robi warta 250 zł. I to jest tak naprawdę bardzo istotny czynnik tego, że ceny rosną, inflacja rośnie. Jeżeli nagle jest większy popyt na coś, to cena rośnie. I to widać przy cenach energii elektrycznej na przykład. Nie wiem czy sobie zdajecie sprawę z tego, że na może słyszeliście ostatnio i to też jest właśnie prawo popytu i podaży, dlatego że były ostatnio wręcz sytuacje, że prąd elektryczny miał ujemną cenę. Oczywiście nie na tym rynku detalicznym, bo tam są stałe ceny i one są zawsze dodatnie, czyli trzeba zapłacić za prąd, ale na rynkach hurtowych, ponieważ były sytuacje, zdarzały się sytuacje dużej nadprodukcji energii i w tym momencie to już producenci energii, żeby nie wyłączać źródeł energii, żeby technicznie pozostawała równowaga w sieci, to decydowali się. Płacić odbiorcom prądu za to, że pobiorą od nich ten prąd. Także może, to może działać właśnie z dwie strony. A jak z drugiej strony popyt rośnie, na przykład jest nagle upał, więcej ludzi kupuje prąd do klimatyzatorów, albo się robi bardzo zimno, trzeba dogrzać. To wtedy popy, większy popyt generuje wzrost cen energii. Teraz e, e, druga e, rzecz. Podobna do, do tego poprzedniego, a mianowicie zbyt dużo pieniądza w gospodarce, czyli nadmierna emisja pieniądza. To jest super istotne, tak naprawdę, i to jest właśnie rola Narodowego Banku. Bo to na to pierwsze, na popyt w gospodarce, Narodowy Bank Polski czy inne narodowe banki nie mają dużego wpływu, bo prawda, co zrobi bank z, z elektrowniami albo z pogodą? Niewiele. Natomiast na no, to drugie ma istotny wpływ. I to jest bardzo istotna rzecz, która też, prawda, jak się rozmawia z małymi dziećmi skąd się biorą pieniądze, to pieniądze są ze ściany, tak? Bo z bankomatu ludzie wyciągają pieniądze. Jak, jak, jak się rozmawia z ludźmi, którzy są mniej wykształceni, to niekiedy mają taki pogląd, że w sumie można by dodrukować pieniądze i Państwo miałoby więcej dałoby pieniądze, tak? Państwo prawda, może powiedzieć, państwo może powiedzieć bankowi, żeby dodrukował pieniądze i każdemu dał jeszcze tysiąc złotych do kieszeni. Świetny pomysł, no ja, ja też bym się ucieszył, gdybym dostał jeszcze tysiąc złotych do kieszeni. I każdy z nas by się ucieszył. Tylko że ta radość byłaby bardzo krótka tak naprawdę, bo ponieważ byłoby więcej pieniędzy na rynku, to ci ludzie chcieliby wydać te pieniądze, więc poszliby do sklepów. A w sklepach stałoby się to samo, co z tą pizzą na bezludnej wyspie, bo nagle się pojawiło więcej pieniędzy na rynku, czyli jest więcej pieniędzy w obrocie. Ilość towarów w sklepie by się nieznacząco nie, no nie zmieniła z dnia na dzień, więc sprzedawcy też gdybym był sprzedawcą podniósłbym cenę, prawda? Bo jak ludzie mają więcej pieniędzy, przynoszą mi pieniądze, no to podnoszę cenę. Dlatego dodrukowywanie pieniędzy i sztuczne pompowanie pieniędzy do gospodarki przynosi zawsze niekorzyść. Także to znaczy, przynosi zawsze wzrost inflacji. No może nie zawsze niekorzyść, są sytuacje, kiedy państwo stymuluje w ten sposób gospodarkę, ale to już jest inna historia. Teraz tak. Kolejna przyczyna dla inflacji, i to jest no, znana nam i to znana na własnej skórze z bardzo niedawnej historii, o czym mieliśmy się okazję przekonać, to jest nagły, znaczący wzrost kosztów produkcyjnych pewnych, pewnych no, produktów czy, czy, czy paliw. I tu chodzi mi głównie o paliwa. Pamiętacie, co się stało w lutym. 22 roku, kiedy się zaczęła wojna na Ukrainie, natychmiast wzrosły ceny paliw, nawet spadła dostępność tych paliw. Dlatego pojawiły się dawno niewidziane kolejki na stacjach benzynowych, olbrzymi wzrost cen, dlatego że oczywiście z jednej strony zaczęło brakować tych produktów, to tak jak z tą pizzą na bezludnej wyspie, więc ludzie, byli, więc sprzedawcy winowali ceny, Oczywiście do tego dochodzi jeszcze efekt psychologiczny, bo jak ludzie się boją, to zaczynają więcej kupować, wyciągają swoje oszczędności. To też powoduje inflację, bo jak zakładając, że każdy z was trzyma w skarbonce 20 zł, i ich nie wydaje, tak, to chodzicie do sklepiku szkolnego, połowa z was nic nie kupi. A nagle, jak wszyscy wyciągną swoje oszczędności i pobiegną do sklepiku szkolnego, to się towar skończy, a sprytny sprzedawca podniesie ceny tam. Także to jest kwestia też właśnie te, takich zachowań, albo związanych z, naprawdę z katastrofą i wojną, albo nawet paniką jeszcze nakręconą przez to. To, to. to wszystko są rzeczy, które powodują wzrost cen i są czynnikiem powodującym inflację. Teraz tu jeszcze jest jeden taki bardzo naukowy. Aspekt poruszony, czyli wadliwa struktura gospodarki, to to jest to, z czym mieliśmy w Polsce do czynienia przed, przed przełomem przed 89 roku, kiedy gospodarka była centralnie sterowana i pewne gałęzie gospodarki dużo w Polsce produkowały, inne nic nie produkowały, więc gospodarka była niestabilna, więc i i pieniądz był słaby, i tak naprawdę ceny rosły. No i o, zatem o, o tym za chwilkę jeszcze trochę więcej. Także e, e, oczywiście e, istotne jest i to jest działanie państwa, e, to jest niezrównoważony budżet państwa, bo jeżeli państwo zbyt dużo właśnie pomaga sobie, dodrukowując pieniądze i nawet nie rozdając ich ludziom, ale Dodrukowując te pieniądze i przekazując spółkom państwowym, to te spółki państwowe zaczynają więcej kupować, kupować ponad stan, i wtedy też ceny rosną. Nie, nie ma, bo produktów jest w danym momencie tyle samo na rynku, a się nagle pojawia więcej pieniędzy. Teraz tak. Inflacja i jak to wyglądało w Polsce? Przede wszystkim, nie wiem czy zauważyliście, że teraz też od razu trochę wstęp do innych walut, że jak mówimy o takich walutach, które znamy, to, mamy, to one są oznaczane takimi kodami. Jak pójdziecie do kantoru, czy przechodzicie koło kantoru, to zobaczycie USD, CZK, NOK. To zawsze jest tak, że pierwsze dwie literki to są kodem kraju, czyli US od United States, CZ od Czech, NO od Norwegii, HU od Hungary. Czyli Węgier. A ostatnia literka jest nazwą waluty. I mamy tutaj D na końcu: dolar, korona, korona, foreign. A teraz, czy ktoś mi powie z Was, czy napisze, dlaczego jest PLN, dlaczego jest RON? RO to Rumunia. Dlaczego tu występuje N? A nie, jak możecie też napisać, co w zasadzie powinno intuicyjnie tutaj być. Dobra, to tak, żeby też nie przedłużać za bardzo, to już mówię, to, jest, to się bierze od tego, że to jest nowy, czyli new. Dlatego, że kiedyś, no tak, z tego powodu, że była hiperinflacja w Polsce, to w Polsce kiedyś kod złotówki był PLZ. I to jest ten taki logiczny kod dla złotówki yy, zgodnie z tą konwencją. Tak samo jak dla rumuńskiego, rumuńskiej yy, yy, lei, to był rol. Natomiast yy, podobna historia była w Rumunii i w Polsce. Yy, ponieważ była hiperinflacja, czyli bardzo wysoka inflacja, yy, to ceny rosły w sposób, który no, dla nas dzisiaj wydaje się nie, niewiarygodny. I w pewnym momencie ceny wyglądały tak. Część z was jeszcze to pamięta, część z was płaciła jeszcze z nauczycieli tutaj, płaciła starymi pieniędzmi. I kiedy płaciliśmy, nie wiem, za, za chleb płaciliśmy 10 tysięcy złotych, za tam butelkę coli płaciliśmy 20 tysięcy złotych, czy tego rzędu kwoty, to. I to zdecydowano się, że ponieważ to było tyle zer i to nasręczało już problemy przy zapisywaniu tych cen, że zostaną ceny podzielone przez 10 tysięcy. I dlatego to, co było kiedyś, 10 tysięcy stało się jednym nowym złotym. I w pewnym momencie była ta sytuacja w Polsce, że mieliśmy w kieszeniach dwa rodzaje banknotów. I to, tym samym tropem poszły właśnie. Poszła Rumunia, kilka lat później oni zrobili to samo, też podzieli przez 10 tysięcy. Także macie tutaj na, na przykładzie pokazane 100 złotych starych polskich, które dzisiaj jest wart jeden nasz grosz według przelicznika. Co więcej, może, może nie wiecie, ale jeżeli znajdziecie tego typu stare pieniądze, no to one mają jakąś wartość pamiątkową, oczywiście. Natomiast, jak znajdziecie duże kwoty tych starych złotych, to wciąż można je wymienić w banku na nowe. No oczywiście, po, po takim przedliczniku, że warto znaleźć walizkę tych starych złotych, ale one cały czas mają tam jakąś wartość. Także tak to wyglądało. Natomiast, czym to było spowodowane? Spójrzmy trochę na, na historię, właśnie inflacji w Polsce. I zobaczcie jak to wyglądało. Otóż w roku 89, kiedy doszło do przemian w Polsce, gospodarka polska została i w ogóle polityka walutowa została uwolniona i o cenach przestało decydować państwo, natomiast zaczął decydować rynek. Okazało się, że gospodarce jest Du stosunkowo dużo pieniędzy, natomiast nie ma produktów, dlatego że y, polskie, y, po, polskie firmy, polski rynek nie był w stanie wyprodukować tyle produktów, ile ludzie chcieli kupić. Więc stało się to, co na bezludnej wyspie. Nagle ceny zaczęły rosnąć i mieliśmy do czynienia z inflacją w, wys w wysokości 600%. To oznacza, że y, na przełomie 80 i 90 roku tylko rok do roku, czyli tylko w ciągu roku, Ceny wzrosły sześciokrotnie. Czyli jeżeli chleb kosztował na, na początku 10 tysięcy złotych, to później kosztował 60 tysięcy złotych. To zobaczcie, jak duży na tym wykresie był to problem wtedy i no, to już wcześniej, wcześniej się też działo, bo rok wcześniej był, był wzrost o trzykrotny, więc to pamiętajcie, że to są procenty składane, czyli najpierw ceny wzrosły trzykrotnie, a później jeszcze wzrosły sześciokrotnie. Więc w sumie 3 razy 6 to wzrosły 18-krotnie na przestrzeni dwóch lat. Tak, tak, no, tak to należy liczyć. W każdym razie zobaczcie skalę tych problemów tą skalą problemów, z którą teraz się borykamy w roku 22, czy po, po roku 22, kiedy zauważyliśmy wszyscy, że ceny wzrosły na rynku. Natomiast um, i, i, rozum, i oczywiście, jeżeli zrobimy taki swoisty zoom in na te ostatnie lata, no to to jest duży skok inflacyjny, który mieliśmy spowodowany wojną w Ukrainie. Natomiast on jest niczym w porównaniu do tych 600%, które przeżyliśmy jakiś czas temu w Polsce macie teraz, właśnie takie bliższe spojrzenie na inflację w ostatnich latach, gdzie widzicie, że też w Polsce tu w roku 15-16 doszło do wręcz deflacji. Ta deflacja była spowodowana, o ile dobrze pamiętam, spadkiem cen ropy na światowych rynkach i bardzo dużym urodzajem w rolnictwie. I znowu mamy to do czynienia, do czynienia z tym, że jak mamy na bezludnej wyspie jedną pizzę, to jest cena bardzo wysoka, ale jakby się nagle pojawiło na tej bezludnej wyspie 100 pizz, to ta cena też by spadła. To samo się dzieje z produktami rolniczymi, że jak nagle jest urodzaj, to ceny spadają istotnie, co oczywiście dotyka rolników. Natomiast pozytywnie dotyka konsumentów, czyli większość z nas. Teraz. Ostatni taki trochę bonusowy slajd. Trochę mniej o inflacji, ale wciąż o wartości pieniądza. Zobaczcie tutaj wykres z ostatnich lat związany z wartością pieniądza względem innej waluty, względem euro. Także. To też ma, ma pewien związek z inflacją, ale nie wprost, bo to też pokazuje wartość złotówki. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że euro też ma swoje, swoje zloty i upadki, dlatego jest to miara tylko względna naprawdę prawda, inflacja mówi o sile nabywczej wobec towarów, a tutaj jest to wobec innej waluty. Natomiast to takie dodatkowe spojrzenie na to, że e, tu bardzo dobrze widać te momenty, kiedy niepewność powodowała, że ludzie stwierdzali, że em, inwestowanie w Polsce jest mniej, e, e, mniej warte. W chwilach ryzyka. I tutaj dokładnie w tym momencie widać kiedy się zaczęła wojna na Ukrainie. Bo ludziom skojarzyło się, że to jest niebezpieczeństwo, że wojna może przy, też przenieść się do Polski, dlatego dlatego postanowili zacząć kupować euro żeby móc z tym euro ewentualnie gdzieś uciekać za granicę i to samo się wydarzyło oczywiście wobec dolara i wobec innych silnych walut na świecie, czy, tych, czy też tych odległych wobec tej sytuacji tutaj na Ukrainie. Także to, to, to widać bardzo dobrze, jak to działa na walutę. Też widać inne momenty, bo też widać tutaj ten spadek pod koniec trzeciego roku, który tutaj, nie wnikając zbyt głęboko w politykę, ale w tym momencie, jak tutaj jest ten spadek ceny euro, czyli wzrost wartości złotówki, to jest moment, kiedy zmienił się rząd w Polsce, kiedy PiS przegrał wybory. To. To, to się stało to, no, to, to, to był pozytywny wpływ na siłę złotówki. Światowe rynki uwierzyły, że jest warto inwestować w Polsce. Więc cena, wartość złotówki wzrosła, bo znowu to mówimy o tej war, wartości pieniądza. I, I teraz ostatnie zagadnienie: czy to dobrze, że złotówka jest mocna i czy to do, dobrze, czy to. I może takie bardzo proste pytanie postawcie sobie: czy, czy gdyby euro kosztowało jedną złotówkę? Taka zupełnie fikcyjna sytuacja. Czy to byłoby dobrze? I tu pa, minuta czy dwie na odpowiedź na czacie, jeżeli jest jakaś tam teoria. Czy, to, czy chcielibyście takiej sytuacji, żeby jedno euro to była jedna złotówka? Dobra. To tak. To to ma, jak wszystko w życiu ma swoje dwie strony. E, otóż e, ci, którzy e, importują produkty, czyli, e, e, czyli, jeżeli wyobrazimy sobie produkty, które do Polski są sprowadzane, nie wiem, e, łososie, na przykład to ponieważ te łososie są łowione i za nie płacimy w euro, to na pewno byłoby korzystnie, bo nagle ten łosoś przestałby koszt... wciąż by kosztował, załóżmy, jedno euro za porcję, ale to jedno euro już by nie było 4 zł, ale byłoby jedna złotówka. Świetnie. Moglibyśmy jeść dużo łososia i importować łososia do Polski. To samo z innymi produktami, które importujemy. Również pojechalibyśmy na pewno na wakacje do Włoch. Już nikt by nie chciał pojechać nad Bałtyk, dlatego że jak tam płacimy za, za, nie wiem, za, jakąś tam, za jakieś tam wakacje, za osobę czy coś 500 euro, powiedzmy, no to jak to 500 euro przestałoby być 2000, aby było 500 zł, to, to na pewno wiele osób by się zdecydowało pojechać. Także sytuacja wydaje się na podrób bajkowa. Natomiast w drugą stronę. Spowodowałoby to, że te produkty, które my w Polsce produkujemy i chcemy je sprzedawać za granicą, które wasi rodzice w swoich zawodach czy w swoich firmach, gdzie pracują, produkują, te produkty nagle stałyby się cztery razy droższe. Bo jeżeli dzisiaj wyprodukowanie czegoś, co jest sprzedawane za granicę, kosztuje 100 złotych i nabywca tego w Niemczech powiedzmy płaci za to 25 euro. No i płaci 25 euro i się cieszy, bo gdyby to było wyprodukowane w Niemczech by kosztowało 35 euro, tak? To, to wybierają za 25 euro produkt z Polski i y, kupują go. My mamy pracę, mamy, y, mamy produkcję, nasza gospodarka się rozwija świetnie. Natomiast jeżeli by stał, nadeszła ta fikcyjna sytuacja, że złotówka by była równa euro, to ten produkt za 100 zł zacząłby kosztować 100 euro. Kto by go w Niemczech kupił? Nikt. I co by się stało? Wtedy firmy przestałyby produkować w Polsce, ludzie by stracili pracę, gospodarka by się załamała i byłaby katastrofa. Dlatego, tak jak w wielu sytuacjach w życiu, najważniejsza jest równowaga. I tym wnioskiem. Myślę, że zakończę ten dzisiejszy wykład. Także w równowadze jest klucz do sukcesu.